Na co można zwrócić uwagę w procesie pracy nad swoim lękiem nadmiernym? Mianowicie są to czynniki podtrzymujące lęk. Warto sobie je uświadomić i zwracać na nie uwagę, żeby uczyć się sytuacji w sytuacjach nowych reakcji, uczyć mózg konfrontacji z tym, czego się wcześniej bał, ponieważ w przeciwnym razie będziemy utrwalały reakcje lękowe. Jest kilka takich kategorii, które tutaj omówię, tych czynników podtrzymujących lęki. Zacznę od pierwszej, to znaczy unikania sytuacji lękowych. Wydaje się to dość naturalne, czy właściwie takie dość logiczne, że jak się czegoś boimy, to może nie będziemy chcieli się narażać na tę sytuację, ale tak naprawdę unikając i wycofując się z nich, potwierdzamy naszemu mózgowi i pętlom neuronalnym, które tam sobie funkcjonują, że jak najbardziej jest to dobra tendencja i uczymy się, nasz mózg się uczy, nasze zachowanie to potwierdzają i emocje, że wycofywanie jest dobrą jakby tutaj strategią. Może nie być to dobrą wiadomością, ale tak naprawdę musimy właśnie pomimo lęku robić te rzeczy, które wiemy, że będą dla nas dobre, czyli oduczać się pewnych nawykowych, przez wiele lat często powstających reakcji wycofania. Musimy to robić i stawiać czoła tym sytuacjom lękowym, gdyż inaczej nigdy nie nauczymy się nowych zachowań. No niestety jest to może taka niezbyt dobra wieść, że właśnie musimy to robić i to w pewnym dyskomforcie i z pewnym poziomem lęku, żeby to było skuteczne. Czyli zupełnie rozluźniony nastrój, taki luz i robienie w takich łatwych sytuacji właśnie z takim klimatem nie będzie pokonywaniem tych trudności. To no, trzeba niestety o tym pamiętać. Kolejna kategoria to jest zwrócenie uwagi na to, czy nie posiadamy lękowego dialogu wewnętrznego, czyli takiej mowy wewnętrznej, którą jeśli będziemy oczywiście podtrzymywać, rozwijać, wierzyć w to, w różne zdania zaczynające się o co będzie jeśli, no to będziemy utrwalać swoje lęki. Na różnych zajęciach w naszym ośrodku, w ramach oddziału dziennego, czy też w ramach warsztatów prywatnych sobotnich, w ramach oddziału dziennego oczywiście w ramach NFZ są zajęcia grupy kilkutygodniowe, intensywne, bo prawie codzienne, w pracy nad swoim lękiem, gdzie można właśnie uczyć się, jak identyfikować tą lękową mowę wewnętrzną. W tej mowie wewnętrznej pewnie większość z nas zna produkcję najgorszych scenariuszy, które mogą wystąpić. Projektujemy na przyszłość, właśnie na każdą sytuację, czy osób bardzo lękowych, to właśnie na każdą sytuację i bardzo, bardzo do przodu w przyszłości wszystkie najgorsze możliwe rozwoje wypadków. Można by sądzić, bo jest dość mocno chyba zakorzenione takie przekonanie, że takie zamartwianie się to jest właśnie takie dbanie o różne osoby, rzeczy. Tak naprawdę nie ma to z dbaniem nic wspólnego. Jest to po prostu produkcja lęku i wiara w niego. Wiadomo, że o pewne rzeczy trzeba się troszkę pomartwić, w sensie zastanowić, przewidzieć, ale to nie ma nic wspólnego z masową produkcją lękowych projekcji w przyszłość. Także uważajmy na to, jak rozmawiamy ze sobą, i zwracajmy uwagę na to, czy nie ma tam właśnie tego typu myśli i wiary w te myśli. Kolejna kategoria to są błędne przekonania. No, to dość oczywiste, ludzkie, że bazujemy na różnych nabytych, no nie bezrefleksyjne, bo część z tych przekonań nabywamy we wczesnym dzieciństwie, potem w dalszym rozwoju, czy to w szkole, czy zasłyszane jakieś kulturowe przekonania, czy w rodzinie. I zrobienie takiego remanentu w zakresie swoich przekonań na różne tematy, na temat własne, relacji z bliskimi, życia, pracy, relacji męsko-damskich, przyjacielskich, jest bardzo ważne, żeby tam się pojawiła pewna refleksja osobista i ewentualne odrzucenie tych błędnych przekonań. W dużej mierze dzieje się to podczas własnej psychoterapii, ale oczywiście
Bez terapii można taki proces przeglądu dokonać. W grupach pracy nad lękiem są takie ćwiczenia, które oczywiście wykonuje się, żeby te błędne przekonania wytropić. Również na naszych warsztatach sobotnich też ten temat oczywiście istnieje. Tu może nie będę rozwijać, bo nie jest to miejsce na temat kategorii tych przekonań z kolei, ale zwykle charakteryzują się one tym, że sprawiają wrażenie takich niezmiennych twierdzeń, które głosimy na różne tematy, wierząc, że właśnie one niosą prawdę. Kolejna kategoria to wycofanie wewnętrzne. Wycofanie wewnętrzne w sensie do siebie, czyli wycofanie emocjonalne, to może być nabyte przez właśnie całe swoje życie, począwszy od dzieciństwa, pewien nawyk, tendencja do zaprzeczania swoim emocjom. Najczęściej chodzi oczywiście o emocje zwane niekorzystnymi czy negatywnymi. Oczywiście one nie są negatywne, no ale tak funkcjonują. Gniew, złość, agresja. Wycofana i nieprzeżywana zaczyna być po prostu kumulowaną czy gdzieś pełzającą po organizmie energią, która przejawia się w przewlekłych stanach napięcia, jakichś nawet objawów w poszczególnych częściach ciała. W trakcie procesu rozwoju osobistego i psychoterapii uczymy się nazywać różne emocje, tak aby właśnie uzyskać z nimi kontakt i żeby ich nie wycofywać, ponieważ to napięcie przewlekłe może sprzyjać stanom lękowym. A więc im więcej zaprzeczonych, wycofanych emocji, tym więcej napięcia, tym więcej tendencji do interpretacji tego jakoś lękowo i potem nakręcaniu się błędnemu kołu lęku. Kolejna kategoria to podtrzymująca reakcja lękowa, to jest brak asertywności. Tak zwana asertywność, znana pewnie wielu osobom, to tak naprawdę umiejętność wyrażania swoich opinii, myśli, potrzeb, uczuć w taki sposób, żeby innych nie ranić. Również to jest umiejętność niewyrażania tych opinii, myśli, potrzeb i uczuć w sytuacjach, gdy uznajemy, że nie chcemy tego zrobić, ponieważ z różnych powodów może nam to po prostu zaszkodzić. Czyli tak naprawdę jest to umiejętność adekwatnego wyrażania właśnie swoich myśli, uczuć w relacjach z innymi osobami. Sposób wychowania, pewne kulturowe wzorce o byciu grzecznym, to najczęściej dotyczy akurat dziewczynek niestety, że bycie grzeczną, to znaczy dbającą głównie o potrzeby innych osób, że zadbanie o swoje potrzeby to jest egoistyczne, że tak nie powinno być. Tak bardzo w wielkim skrócie oczywiście tutaj tylko ukierunkowuję właśnie źródła tej postawy właśnie braku asertywności, wspierane potem przez rozwój szkolny, przez kulturowe oczekiwania. Również różne doświadczenia rodzinne. Słynne określenie, że dzieci i ryby głosu nie mają, dotyczy może dawniejszych pokoleń, choć może i teraz, to też spotyka w terapiach nawet młodych osób, też funkcjonuje choć pod innym hasłem. Czyli rozwój własnych tego typu umiejętności sugerujemy, aby realizować już po odbytej jakiejś swojej terapii, aby się zorientować w zakresie swoich różnych właśnie wypartych, zaprzeczonych emocji, żeby sobie uświadomić pewne mechanizmy, które funkcjonują w naszych osobowościach i umiejętność rozwinięcia jeszcze tych umiejętności asertywnych też na naszym dziennym oddziale leczenia nerwic odbywa się i pacjenci sobie, uczestnicy bardzo chwalą. Kolejna kategoria podtrzymywania lęku to jest brak umiejętności samoopieki. To wszystko, co dotąd mówiłam, już też jest jakąś częścią, jakąś formą rozwijania samoopiekowania się. Jest to bardzo ważne, aby ta świadomość, poszerzanie świadomości swoich zasobów wewnętrznych odbywała się świadomie, z troską, ponieważ osoby nienauczone tego z różnych powodów, z powodu różnych takich niedoopiekowań z dzieciństwa, gdzie rodzice nie wyrobili się ze swoich rolach albo po prostu byli niszczący z powodu alkoholizmu, innych uzależnień czy po prostu z własnych zaburzeń osobowości, które ich niestety nie
no nie pozwoliły pełnić ról rodzicielskich właściwie. Dzieci z takich rodzin no nie otrzymały odpowiedniej, stabilnej, zdrowej opieki emocjonalnej i dopiero muszą no w pewnym sensie nieco nadrobić te braki w temacie umiejętności dbania o siebie i dbania o swoje potrzeby, o swoje relacje. Jest to bardzo, bardzo ważne. Można znowu robić to zarówno samodzielnie, poszukując różnych lektur, doświadczeń, warsztatów, jak i poprzez odbycie swojej psychoterapii, najczęściej mając na myśli pewien dłuższy proces. Kolejna kategoria to jest napięcie mięśni. Dla mózgu jest bardzo ważne, co się dzieje w organizmie. Jeśli mięśnie są napięte, tak jakby gotowe do walki, do ucieczki. Nasz mózg może rozumieć to wprost, jeden do jednego, że jest sytuacja niebezpieczna, może się pojawić lęk, który właśnie jest taki trochę w temacie właśnie, że coś nam zagraża, trzeba uciekać, ratować się. Natomiast w odprężonym ciele nie może istnieć zalękniony umysł. Także jeśli czujemy, że napina nam się brzuch, można go puścić. Jeśli czujemy, że napinają nam się mięśnie ramion, również można tak jakby świadomie powiedzieć, odpuszczam, zrzucam to coś, co mi tam siedzi na tych plecach. Oczywiście warto zastanowić się, co to jest i co nabraliśmy na siebie, na swoją głowę, świadomie lub nieświadomie. Może przez całe życie właśnie nieraz. Także stan i monitorowanie umysłem stanu swego ciała, co się dzieje, w jakich częściach mamy napięcia i zajmowanie się tym jest bardzo ważne. Dla osób, które kumulowały napięcia całe życie, nawet dłuższy proces pracy z ciałem, nawet w formie masażu, czy jakiejś fizjoterapii, czy jakichkolwiek innych, niezbytnio obciążających oczywiście organizm zajęć fizycznych jest oczywiście tutaj bardzo ważne. I kolejna kategoria sprzyjająca lękowi to jest nadużywanie wszystkiego, co wzbudza nadmiernie nasz układ nerwowy. Dla części osób kofeina, nikotyna mogą właśnie zaostrzać lęk, zwiększać podatność na napady paniki, dlatego warto zwrócić uwagę, co na nas wpływa. Można też zwrócić uwagę na rolę cukru, bo on też może powodować właśnie nadmierny stan takiego wzbudzenia. Stresujący styl życia to kolejna grupa spraw, które mogą nas na tyle przeciążać, że sprzyjają napięciu i stanom prelękowym, a potem lękowym. Czyli organizacja czasu, organizacja pracy, obecność przerw, to zwykle jest bardzo ciężkie do przeforsowania u części osób, które są na to odpowiedzialne i zbyt perfekcyjne. Sposób wchodzenia w relacje z ludźmi, czy nie są one toksyczne dla nas, czy posiadamy może styl osobowości, który sprzyja popadaniu w nadmierny stres, a więc potem sprzyja to też reakcjom lękowym. To wszystko jest bardzo ważne w pracy nad tym, aby odzwyczajać się od lęku i zmniejszać ilość proporcjonalnie sytuacji, które sprzyjają i w sposób naturalny mogą nas stawiać w pozycji osób zalęknionych. I jeszcze parę zdań, bo brak celu w życiu to jest na pewno coś, co prowadzi do zaostrzenia lęku. Kim będę, gdzie będę pracować, niejasność samookreślenia się jest oczywiście tutaj do rozwoju i do pracy nad sobą. O cechach osobowości już wspomniałam i właśnie o nadmiernej potrzebie kontroli, odpowiedzialności, nadmiernej potrzebie aprobaty na przykład. O perfekcjonizmie można by wiele opowiadać. Ale są pewne właśnie chociażby te wymienione cechy osobowości, ale również wiele innych, które sprzyjają po prostu stresowi wewnętrznemu, a więc lękowi.